Dzięki za przedstawienie. Oprócz tutaj tych informacji, które macie na slajdach, zajmujemy się tworzeniem różnych rzeczy z użyciem WordPressa, WooCommerce'a, Excela, Projecta i Power BI. Oprócz tworzenia, także szkolenia z tego tematu i między innymi też od tego zaczął się pomysł na tą całą prezentację, ponieważ było dużo zapytań klientów, szczególnie ze szkoleń, jak pobrać dane zewnętrzne z różnych miejsc, jak je ze sobą zintegrować, ewentualnie połączyć dane z różnymi aplikacjami. Tutaj akurat poprzez te szkolenia, które prowadzę i z MS Projecta, i z Excela, bardzo dużo kompo potrzebuje dane zewnętrzne zaciągnąć, ale nie na zasadzie importera czy eksportera ze strony internetowej, ale w taki sposób, żeby te dane szły w trybie live, w trybie ciągłym. I właśnie też przy okazji tutaj tej dzisiejszej prelekcji właśnie będzie wykorzystanie REST API do wyciągnięcia danych ze strony internetowej na bardzo prostym przykładzie. Oczywiście REST API można wykorzystać do wielu, wielu rzeczy. No bo tak naprawdę już Dawid troszeczkę przybliżył temat, chociażby aplikacje typu Headless, tak? Aplikacje mobilne, wyciągnięcie danych na inne strony internetowe. To też było realizowane, bo REST API istnieje już od dłuższego czasu, prawda? To już bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, kiedy REST API jest natywnie w WordPressie i możemy z niego korzystać. Generalnie ja zajmę się dzisiaj tylko i wyłącznie jedną małą funkcją, czyli Register REST Load i pokażę Wam, w jaki sposób zrobić, zdefiniować własne endpointy, tak, żebyśmy w tych endpointach otrzymali to, co my potrzebujemy, ewentualnie to, co potrzebuje nasz klient, żeby mógł te dane wykorzystać. I na końcu będzie taki krótki przykład pokazujący, jak te dane będą wyglądały w arkuszu kalkulacyjnym z dwoma przykładami. Jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia z REST API w WordPressie, wystarczy, że wpisze adres internetowy swojej strony internetowej, potem slash wp.json i bardzo ładnie w przeglądarce Firefox pokażą nam się tutaj wpisy, za pomocą których będziemy mogli przejść dalej i zobaczyć, jakie mamy przestrzenie nazw, czyli namespace, jakie mamy endpointy i z czego możemy natywnie w WordPressie skorzystać. Jeden przykład jest tutaj pokazany, czyli mamy wp.json slash wp slash v2pages. I to jest endpoint, który potrafi nam wyciągnąć ze strony internetowej wszystkie nasze strony, czyli page. Te strony będą miały datę publikacji, datę aktualizacji, tytuł, treść, zajawkę, wszystkie informacje, które standardowo, natywnie zostały osadzone w tym endpointie. No i one generalnie w większości wypadków działają jako dane do pobrania, czyli get. Oczywiście to nie jest tylko jedna z możliwości. Można oczywiście wykorzystać też inne polecenia. Możemy te dane też do WordPressa załadować, czyli opublikować, możemy je skasować. Ja dzisiaj zajmę się tylko pobieraniem danych z WordPressa, więc zajmiemy się tylko getem. Spójrzmy to customowe REST API, te nasze customowe endpointy, będziemy mieli takie założenie. Mamy posty, powiedzmy, wydajemy sobie jakieś tam czasopismo w układzie kwartalnym, redaktorzy piszą artykuły i żebyśmy te artykuły mieli oznaczone, dodajemy customową taksonomię wydanie. To wydanie będziemy oznaczali jako kwartał i rok, czyli powiedzmy sobie pierwszy kwartał 2024, drugi kwartał 2024, trzeci kwartał 2024. Oraz dodatkowo taksonomia rok, po to tylko ten rok, żebyśmy na przykład mogli wyciągnąć potem za pomocą tego endpointa artykuły z danego roku. Powiedzmy, działamy już od 2020 roku, więc mamy 4 lata, chcemy działać dalej, więc tych artykułów będzie coraz więcej. Dodatkowo jeszcze je sprzedajemy, więc musimy zapłacić temu redaktorowi, a my będziemy te artykuły wystawiali i sprzedawali. Tutaj generalnie żadnego systemu sprzedaży nie będę omawiał. Natomiast chodzi o to, że mamy jeszcze customowe feedy, czyli price i sold, czyli cenę, za którą sprzedaliśmy, oraz ilość sprzedanych sztuk przy każdym artykule, i te dane też chcemy później do analizy wyciągnąć. No i co dalej robimy?
Chcemy zdefiniować też własny namespace, żeby nie korzystać z tego WPV2, tak? Czyli ze standardowego WordPressowego. Oczywiście moglibyśmy się tam wpiąć, ale po co się wpinać, kiedy możemy stworzyć własne, później ewentualnie taki moduł stworzyć jako wtyczkę i wykorzystać do sprzedaży tej wtyczki dla też innych klientów. Więc tworzymy sobie namespace i chcemy zrobić trzy routy, czyli tak naprawdę trzy docelowe endpointy. Pierwszy z nich będzie pokazywał nam wszystkie artykuły posortowane po dacie, czyli archiwum. Archiwum wydania będzie nam pokazywał w hierarchii, czyli wydanie, powiedzmy sobie pierwszy kwartał 2024 roku, a potem w hierarchii wszystkie artykuły, które były w tym pierwszym kwartale opublikowane i były na sprzedaż, potem następne i następne. Natomiast trzeci endpoint z parametrem rok, gdzie będziemy mogli wyciągnąć artykuły tylko z danego roku. Interesuje nas 2022, tylko z 2022. Z 2024 to tylko z tego. I korzystamy z metody get. Widać? Widać. Musimy wykorzystać funkcję register as route i zdefiniować dla niej parametry. Pierwszym parametrem, który tutaj jest zdefiniowany, to jest faktycznie route namespace, ten nasz custom REST API V2. V2 dodajemy po to, żebyśmy mogli też wersjonować nasze API i później, powiedzmy sobie, rozwijać. Będziemy mieli wersję V3, będziemy mieli wersję V4, tak, żeby też zachować tę kompatybilność testu. Jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z wersji V2, to będzie korzystał z V2, dopóki jej nie zamkniemy, a jeżeli ktoś będzie chciał korzystać później z V3, to będzie z niej korzystał. Drugim parametrem jest zdefiniowanie tego routa, czyli będzie archiwum oraz dalej jest tablica definiująca działanie endpointa, czyli mamy metodę get. Następnie mamy callback, funkcję getArchivum i tą funkcję getArchivum my musimy napisać, tak? To jest po prostu odwołanie do naszej funkcji. Tą funkcję piszemy i w tej funkcji musimy wprowadzić najlepiej to jakąś pętlę, która będzie nam listowała wszystkie artykuły zgodnie tutaj z naszym żądaniem i w takim formacie, w jakim potrzebujemy, czyli w JSON, tak? Na samym końcu jeszcze mamy trzeci parametr, czyli permission callback. Tutaj akurat zastosowanie literę true daje możliwość, aby ten endpoint był dostępny publicznie. Oczywiście nie musimy tak robić, możemy zrobić uprawnienia, logowanie, uwierzytelnianie, nie musimy udostępniać tego endpointa publicznie. Tutaj akurat dla przykładu, żeby było łatwiej i prościej, jest on publiczny. Zdefiniujemy taką funkcję. Tą funkcję oczywiście musimy zamknąć jeszcze w swoją customową funkcję, ale żeby tego endpointa wyświetlić, wygenerować, musimy podpiąć się jeszcze do hooka REST API init. I tak będzie wyglądał już docelowy kod naszego endpointa archiwum. Jak widzicie, mamy tutaj dodatkową funkcję register custom REST API route. Wewnątrz niej jest definicja tego pierwszego endpointa. No i wywołujemy tutaj do action, aby ten nasz endpoint zaczął działać. Mamy do zdefiniowania jeszcze dwa kolejne. Ja też tutaj z racji skrócenia do 15 minut prezentacji też te slajdy skróciłem maksymalnie jak się dało, więc mamy kolejny kod. Tutaj zgodnie z archiwum jest, zgodnie z hierarchią mamy archiwum / wydania, żeby pokazać wydania w układzie hierarchicznym i jak widzicie drugi argument tutaj tej funkcji właśnie nam pokazuje route, natomiast callback już jest do innej funkcji, ponieważ inną funkcją generujemy inne dane, które będą tutaj w żądaniu. Został nam trzeci endpoint z parametrem. I tutaj już troszeczkę więcej musimy tych informacji pisać, też definiując route, czyli tutaj ta druga linijka z argumentami, musimy wpisać argument route. Natomiast w definicji całej funkcji, jak zobaczycie, tutaj ja na chwilę jeszcze przełączę z powrotem, użyłem dokładnie tej samej funkcji get wydania ROM, tak? Więc tak naprawdę jedna funkcja get wydania ROM będzie nam obsługiwała żądanie listowania danych z parametrem i bez parametru. To oczywiście możemy w funkcji sobie ładnie napisać. Natomiast dodatkowo, jak widzicie, jest tutaj jeszcze definicja tego argumentu, tej zmiennej ROM, gdzie podajemy m.in. description,
Po co to deskę czyn? Żeby ktoś, kto nie będzie chciał skorzystać z dokumentacji i wyświetli sobie tego endpointa w przeglądarce, żeby zobaczył napis, co to jest ten rok i jaki parametr musimy tam podać, więc jest on podany jako liczba czterocyfrowa, tak? Na przykład 2024. Dalej zdefiniowaliśmy, jaki to ma być typ danych. Jest też możliwość zdefiniowania, sprawdzenia tego typu danych. Tutaj też oczywiście jest to zrobione bardzo pokrótce i tak naprawdę w telegraficznym skrócie jest tylko ist numeric sprawdzone, czy są wartości numeryczne. Natomiast my tam możemy wpisać funkcję, która będzie sprawdzała coś więcej, będzie walidowała dane. Możemy też dodać funkcję, która nam wypisze komunikat błędu w REST API w momencie, kiedy zamiast roku ktoś po prostu wpisze rok 2000 słownie, tak? Wtedy zwróci nam REST API komunikat, że takie dane są nieprawidłowe, żeby wpisać rok w postaci cyfrowej. I teraz mamy ten API zbudowane, te nasze endpointy, no i zobaczmy, do czego my możemy je wykorzystać. Przykład zastosowania w momencie wylistowania archiwum wydania, czyli przykład, gdzie mamy te nasze wydania w układzie hierarchicznym. Mamy wydanie 1 z danego roku. Później w hierarchii są artykuły. Jak widzicie, jest tam ID artykułu, jest nazwa artykułu, jest autor, jest cena, jest ilość sprzedanych sztuk. Ta ilość sprzedanych sztuk oczywiście też policzona. Jest też link URL do naszego artykułu. Zaimportujemy te dane do najprostszego, najczęściej używanego przez korpo arkusza kalkulacyjnego, czyli do Excela. Cyt. Importujemy do Excela i nagle wielkie zdziwienie. Tak jak jeszcze widzimy wydania, tak już osoba, która nie jest obeznana z Excelem, zobaczy tylko i wyłącznie w nawiasie kwadratowym rekord. No i tutaj wielkie zdziwko, gdzie się podziały liczby. Tak jak Excel bardzo dobrze radzi sobie z danymi w formacie JSON, bo radzi sobie, natomiast jest taki problem z Excelem, że te dane w formacie JSON muszą być do niego wprowadzone jako plik, który znajduje się na dysku, nie jako dane zewnętrzne z URL-a. Jeżeli są dane zewnętrzne z URL-a, muszą być wprowadzone tylko wyłącznie w postaci bazy danowej, więc musimy zrobić to troszeczkę inaczej. I tutaj jest zmodyfikowana funkcja getWydaniaRok, która nie przekazuje danych do endpointa w postaci hierarchicznej, tylko w postaci bazy danowej. I jeżeli my taki link wrzucimy do Excela, czyli pobieramy dane z zewnętrznego URL-a, otrzymujemy od razu coś takiego. Czyli tabelka zawierająca wszystko. Mamy ID artykułu, mamy nazwę artykułu, mamy redaktorów, mamy ceny, mamy ilość sprzedanych sztuk. Super. Po co to? Po to, bo w większości firm, w większości korporacji chcą wiedzieć od razu i na bieżąco, ile na tym zarobili, więc w momencie, kiedy mają w drugim arkuszu takie dane jak chociażby ID artykułu, tytuł artykułu albo coś, co jest elementem łączącym dane, które idą ze strony internetowej z endpointa i dane w tabelce, gdzie mamy ceny zakupu, to możemy w bardzo prosty sposób zrobić analizę i już widzimy, na których artykułach zarobiliśmy, na których straciliśmy. Tutaj widzimy jeden artykuł, bodajże czwarty, wyszliśmy na zero, tak? Zapłaciliśmy za niego tyle samo, za ile sprzedawaliśmy, czyli po złotówce. A może jakiś student napisał. Ale jest też artykuł 11, na którym straciliśmy, tak? Zapłaciliśmy za niego mniej, znaczy więcej zapłaciliśmy, sprzedaliśmy za mniejszą kasę, mamy stratę. Natomiast są też artykuły, bodajże tam trzeci i dziesiąty, na którym zarobiliśmy, ale bardzo możliwe, że ten 11 służył do promocji, tam była cena promocyjna, żeby sprzedać artykuł 10. To oczywiście przykład z wykorzystaniem Excela, tak jak już mówiłem, z racji tego, że się zajmujemy i WordPressem, WooCommerce'em, Excel, MS Projectem i tą przetwarzaniem danych pomiędzy różnymi aplikacjami, też dlatego był pomysł na tą aplikację i na stworzenie tego typu respondów. Oczywiście te endpointy można wykorzystać i bardzo często się wykorzystuje do apek mobilnych. Tak naprawdę, jeżeli prowadzicie sklep internetowy, to wszystkie płatności realizowane są też po REST API, prawda? Ta aplikacja do płatności łączy się z WooCommerce'em po REST API i tam są przesyłane dane transakcyjne, tak?
możliwości wykorzystania własnych endpointów są bardzo duże i tak naprawdę nieskończone, a to, co wychodzi i to, co my sobie zaprogramujemy w funkcji, żeby było tymi końcowymi danymi, które możemy pobrać, to tak naprawdę zależy od naszych potrzeb, umiejętności i tego, co sobie, że tak powiem, wymarzymy, albo to, co klient będzie potrzebował i będziemy musieli klientowi zrobić. Więc dlatego to był przykład właśnie z tym, żeby z danych hierarchicznych przejść na dane bazodanowe, bo w bardzo wielu sytuacjach ten klient, czyli pani Basia, pani Zosia, czy pan Janek siedzący tylko i wyłącznie analizujący dane, on sobie z tym tak łatwo nie poradzi. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe, ale łatwiej tak naprawdę zmienić tutaj tego końcowego endpointa i zrobić zamiast dwóch czy trzech pętli jedną i dane bazodanowe, niż tłumaczyć pani, jak ma obsłużyć to w Excelu, w Power Query, żeby te dane były w postaci bazodanowej. Jeżeli ktoś jest chętny, żeby przejrzeć prezentację, ściągnąć sobie, jest oczywiście QR kod stworzony przez Marcina, więc na pewno bezpieczny. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to odpowiem pewnie.